który dzisiaj jest? 27 sierpnia 2011. Iluminacja Stadionu Narodowego w Warszawie. Godzina 20:30. 22:30. Jak ten czas leci? Coś się zaczyna dziać. Zaczynają się światełka palić. Jest tu bardzo, bardzo dużo ludzi. Jest też i Ula. Jestem też i ja. Podobno ma być to piękne widowisko. No coś się dzieje, światła zaczynają świecić, pulsować. O, największa dyskoteka w Polsce. Mam nadzieję, że wystarczy mi baterii i miejsca na pamięci, telefonie, żeby to wszystko nagrać. Kolorów coraz więcej. Czarne niebo, a na dole kolorowe iluminacje. O! Piękne światła latają po koronie stadionu. Tłumy ludzi na dole. Tłumy ludzi na moście. Na pewno koło stadionu. No i my. Ula. I ja. Coraz więcej promieni na niebie. Coraz więcej świateł na koronie. Głośna muzyka w rytmie wersa. Stadion zmienia kolory. Od białego poprzez niebieski, przez czerwony, zielony. Bardzo jestem ciekaw, co będzie dalej. Coraz więcej kolorowych światów. Po niebie przesuwają się promienie reflektorów. W oddali widać most
kolejowy, po którym przesuwają się pociągi. Które słychać ode do radości. Iluminacja jest coraz piękniejsza i coraz bardziej żywa. Korona stadionu żyje ferią barw i świateł. Przedstawienie podoba się wszystkim. Nawet młodzież jest zafascynowana. Tysiące osób z aparatami, telefonami, wszyscy robią zdjęcia, żeby upamiętnić tą chwilę. Teraz stadion robi się biały. Białe światło. Z tyłu czerwone ściany stadionu. Wszystko w naszych barwach narodowych. No, zaczęły się nadeszły szybowy. Stadionu Narodowego. Przepiękne, kolorowe, czujne oczy. Bardzo było przyjemne podobanie.
normalnie. Okrzyki radości. To by było na tyle.